Jesteśmy w Alpach Szwajcarskich, na wysokości stoimy około 2850 metrów. Tutaj 3000 wokół nas, tam w oddali droga na lodowiec, a tu jeziorko Zapora Polodowcowa. Witajcie w tym księżycowym krajobrazie. To są polodowcowe zwaliska granitów, tu jeziorko, małe, góry, a w oddali jęzor lodowca Moiry. Ten lodowiec ciągle zmniejsza swoją długość. W tej chwili jesteśmy na poziomie prawie 2400 metrów nad poziomem morza, czyli na wysokości szczytów rysów, a tam jest oczywiście o wiele więcej, ponad 3. Tutaj potok szumi, woda płynie z roztapiającego się tutaj lodowca od oddali, jęzory białe, które tutaj widoczne są, natomiast tu pod nogami naszymi skały granitowe i roślinność alpejska. Piękny widok. Mało ludzi, nieliczni turyści tutaj w tej chwili, choć piękna pora roku, październik, kolory w przyrodzie, pięknie. A tu jeszcze bardziej widoczny jęzor lodowca schodzi na dół. Tu już płynie w postaci wody tym potokiem aż tam na dół do jeziorka. To właściwie do zalewu, który jest sztucznie przez zaporę utworzony, a służy również do wytwarzania prądu. Nie wiem, czy widzicie tą warstwę tutaj na powierzchni tego jeziorka. To jest warstwa lodu. Zaraz do niej dojdziemy. No i choć tutaj temperatura powietrza wynosi kilka stopni, tak 5, 7 może, to tu, o, proszę zobaczyć, lód. Taka kasza lodowa na całej tej prawej powierzchni z tej strony. Idziemy coraz bliżej lodowca jesteśmy. I tak tu właśnie już wygląda. Trochę trzęsie błoto, ale tak wygląda ten magiczny świat lodowca. Zobaczcie. No i tutaj dochodzę do głównej, tej czołowej części lodowca. Proszę zobaczcie, wysoka ściana ma około 10 metrów wysokości lodu i tutaj takie piękne skałki lodowe i tam w oddali bramy lodowe. Bardzo pięknie to wszystko wygląda, taki krajobraz, taki księżycowy, bajkowy, więc bardzo pięknie, warto tu było przyjść. Trzeba uważać, bo pod nogami nierówności, kamienie, ale tak to właśnie wygląda. Skały lodowe. Tak blisko jesteśmy, praktycznie przy samym lodowcu. Dobrze, że jeszcze słońce tutaj przyświeca. Jak się tak dobrze wsłuchamy, to nawet słychać takie lekkie trzaski. Być może, że te bryły lodowe się przesuwają. Tu widać takie wyraźne pęknięcie. Jeszcze jedno. Jesteśmy w tej chwili tu w tym miejscu na wysokości 2446 metrów, to prawie 2450 metrów. Takie tutaj lodowe bramy. Jedna, druga. Tu i tam piękny widok wokół. Jeszcze jedno takie zdjęcie z moim fejsem. Proszę, zobaczmy. Skały lodowe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No zobaczcie, jak wyglądają tutaj te skały lodowe. Tak. Od słońca nawet tutaj ten śnieg prześwieca. Kapie woda z niego. Wejdźmy tu trochę. Taka skała lodowa na wysokość kilku metrów jeszcze, tak średnio licząc około 10 metrów wysokości. No, oczywiście nie jest taki idealnie czysty, bo jest mieszany z jakimiś tutaj częściami organicznymi, mineralnymi, bardziej mineralnymi, ale jest lód. Chyba się muszę oddalić od tej skały, bo jak poleci, to będzie problem. To już widać, że jest lodowiec. Już jesteśmy na jęzorze lodowca. Tutaj i w oddali. No i jeszcze jeden taki rzut, blik na skały lodowe, które tu są. W oddali na wodospad, Białą Górę Lodową i tu wokół lody, które jak widzicie tu się rozrywają bez przerwy. Jakieś tu pęknięcia są, jaskinie powstają, bramy. Proszę zobaczcie, jaka tu piękna jest. Tutaj wchodzimy sobie do szczeliny lodowej. Kapie woda. Kupia się w taki strumyk, a następnie wchodzi w lód, rozpuszcza go i wypływa z drugiej strony tej skały lodowej. No i tutaj taka kolejna, taki jęzor lodowy tutaj chodzi, a tam w dole widać, tam już się nie da zejść za bardzo, bo jest niebezpiecznie, ale tam schodzi właśnie, zobaczcie, taka szczelina, taka jaskinia lodowa. Pewnie tam niektórzy schodzą, ale ja nie będę ryzykował. Jest pięknie i warto było przyjść. Pierwszy raz w życiu tu jesteśmy. I za chwilę słoneczko będzie kryło się za górą, więc będziemy powoli musieli wracać, bo mamy przed sobą daleką drogę. Jesteśmy na wysokości ponad około 2500 metrów, czyli ponad wysokością szczytu Wrysów. Spod lodowca Moiry. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.